I proszę bardzo, furka gotowa do jazdy. Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek, w którym pokażę, jak zdobyć za darmo Lamborghini Aventador SVJ, czyli to taka wypasiona wersja Lamborghini Aventadora. Obecnie jest on do zdobycia w playliście festiwalowej i pokażę wam krok po kroku, jak wypełnić wszystkie te rzeczy. Pokażę wam odpowiednie tuningi samochodów do zrobienia kolejnych wyzwań, a także pokażę wam, w jaki sposób zdobyć sobie skarb. Wszystko jest to bardzo proste, także co? Zaczynajmy sobie od początku. Do zrobienia triala trzeba wziąć sobie albo Subaru, albo Mitsubishi, trzeba stuningować do klasy B. No i wiadomo, że gramy wtedy w kooperacji, także nie spychajcie ludzi, którzy są na niebiesko, czyli twoi sojusznicy, musicie ograć boty. Najlepiej spychajcie po prostu tych czerwonych, czyli boty. Spychajcie ich na pobocze, nie dajcie im się wyprzedzić i wygracie na spokojnie. Na ekranie macie kod tuningu, który możecie sobie pobrać do swojej Subaru Imprezy WRX STI z 2005 roku. Zrobiłem sobie taki tuning i myślę, że jest całkiem spoko, żeby ogarnąć tego triala. Przetestujcie sobie go. Jeśli pominiecie sobie triala i zrobicie dalej to, co wam pokażę, to też będziecie w stanie odblokować sobie Aventadora. Pierwszy event lab polega na przejechaniu toru zrobionego przez gracza. Tor jest bardzo prosty i na pewno nie sprawi wam żadnego problemu. Weźcie sobie jakiś swój ulubiony samochód i jazda. I tak samo następne zawody event labu. Tam trzeba wziąć najlepiej jakiś mały samochodzik przyczepny i z napędem na 4 koła, żebyście mogli sobie łatwo to ukończyć, bo jest bardzo ciasno, jest dużo takich trudnych zakrętów do pokonania, jedziecie w ogóle w powietrzu po jakichś tam rampkach, nie rampkach, bardzo fajna trasa, bardzo fajny pomysł. No ale trzeba wziąć chyba coś najlepiej małego i tam szybko to myknąć. Weźcie swój ulubiony samochód z napędem na 4 koła i jazda. Następny mamy skok, tutaj polecam wam moją Ultimę GTR. Samochód chyba mało popularny, ale jest doskonały do skoków i robienia różnych takich stuntów. Kod tuningu do tej Ultimy macie podany na ekranie, bierzcie, korzystajcie, jest mega prosto to zrobić. Kolejne wyzwanie to radar, musicie wziąć Ariela Nomada, taki offroadowy samochód, oczywiście też macie kod tuningu na ekranie, możecie sobie go wykorzystać. I tutaj akurat zrobiłem samochód z napędem na tył, ale jeśli będziecie mieli problem, aby go opanować, to weźcie sobie jakiś inny tuning z napędem na 4 koła, chociaż samochód naprawdę robi roboty i bez problemu udało mi się to zaliczyć. Nie musicie tam jechać konkretnie drogą, tylko wystarczy, że traficie w radar i będzie dobrze. Kolejna próba, jaką macie do zrobienia, to przejechać taki odcinek drogi, a właściwie bezdroża. Najlepiej, jeśli będzie to taki stary Volkswagen, a konkretnie Desert Dingo Racing Stock Bug z 70 roku. Kod tuningu macie na ekranie. Tym samochodem robi się to najlepiej, zresztą on jest też na miniaturce tego wyzwania. Jak przejedziecie przez tą pierwszą chorągiewkę, starajcie się trzymać drogi asfaltowej. W pewnym momencie zjedźcie sobie z tej drogi, postarajcie się oczywiście z niczym nie zderzać, a najlepiej przejedźcie to tak, jak wam pokazałem na nagraniu. Następne wyzwanie, a właściwie nie wyzwanie, polega na tym, żebyśmy sobie przejechali tor stworzony z myślą o fotografach, czyli to jest taki tor, gdzie możemy sobie zrobić ładne zdjęcia. Ja go po prostu przejechałem, nie chciało mi się robić zdjęć, ale jeśli będziecie chcieli, to możecie sobie na tym torze porobić mega fajne foty. Jak go ukończycie, oczywiście też dostaniecie punkty. Kolejną rzeczą jest Horizon Tour.
To jest zwykłe takie mistrzostwa, których nawet nie musicie wygrywać, wystarczy, że sobie je przejedziecie z innymi graczami w kooperacji. No i właściwie tyle, ale weźcie sobie jakiś samochód shooterowy albo offroadowy. Ja niestety wziąłem jakiś samochód, chyba Maserati, wziąłem takie szosowe i bardzo źle mi się nim jechało. Weźcie sobie coś offroadowego, shooterowego i myknijcie to elegancko. Dobra, no i teraz najciekawsza sprawa, czyli treasure hunt, czyli musicie znaleźć skarb, ale żeby go znaleźć, musicie najpierw zrobić konkretne wyzwanie, musicie rozwiązać zagadkę. No i ja wam w tym pomogę, jeśli jeszcze do tej pory tego nie zrobiliście. Jest to bardzo proste, musicie wziąć specjalny samochód. Ten samochód jest marki Honigan, a nazywa się Honigan 10 Ford Escort Cosworth Group A z 91 roku. Bierzcie sobie jakiś tuning tego samochodu do klasy S1. Chodzi o ten wyścig tutaj przy autostradzie. Bardzo ważne jest to, żebyście ten wyścig wygrali i żeby samochód był stuningowany. Nie może być samochód fabryczny, niestuningowany, musi być stuningowany. Na tym polega zagadka, że mamy mieć przerobiony wóz do tego wyścigu. Także przeróbcie sobie i musicie go koniecznie wygrać. Jak wygracie, pojawi wam się na mapie skarb do odszukania, a raczej strefa, w której skarb powinien się znajdywać. Po zdjęciu można zgadnąć, że jest gdzieś pod mostem, także do roboty, szukajcie. Przy okazji, skoro robimy sobie to razem wszystko, to może powróćmy na chwilę do Forzaton Weekly Challenge. To jest taki tygodniowy challenge, wyzwanie dla społeczności. Trzeba zrobić konkretne rzeczy, aby dostać jakąś tam ilość punktów. I w tym tygodniu będziemy musieli pobawić się ogurasem. Ale nie takim ogurasem jak myślicie. Chodzi o samochód. Jest to Volkswagen Type 2 Deluxe z 63 roku. Kod tuningu tego samochodu macie na ekranie. Musicie zrobić wszystko w kolejności, tak jak wam mówię. Musicie wsiąść do samochodu, zrobić mu zdjęcie. Wtedy sobie zainstalujcie tuning, który wam pokazuje na ekranie. Następnie wejdźcie sobie w Event Lab. I tutaj wybierzcie sobie zawody Trending Today, to jest takie zawody stworzone specjalnie do tej playlisty. I tutaj musicie szybko przejechać, taki wyścig, który właściwie jedzie się do przodu, nic się tutaj specjalnego nie robi. Przejedziecie sobie tym Volkswagenem i macie pozamiatane. I została ostatnia rzecz, czyli przejazd tym samochodem jakiegokolwiek wyścigu cross country. Ja wybrałem sobie bardzo, bardzo krótki i fajny, szybki wyścig cross country, który jest tutaj. Pewnie jest też w Event Labie jakieś krótsze zawody są do tego, żeby to wykonać jakoś szybciej, ale to jest tak krótki tor, że też powinniście sobie z tym poradzić. A poza tym ogurasa na tyle dobrze stuningowałem, że dacie sobie z tym radę bez problemu. Jest to dosyć szybki samochód z czterobiegową skrzynią biegów. Ogarniecie to na spokojnie. No i następna, dość taka trudna sprawa, mogłoby się wydawać. Musicie wziąć sobie Toyotę GT86 i zrobić zdjęcie przy muralu. Musi być to ten konkretny samochód, w tym konkretnym miejscu musi być widoczny i samochód, i mural na tym zdjęciu. Podpowiedź taka, że ten mural znajduje się dokładnie tam, gdzie macie swoją chatkę i koło tej chatki, jeśli jeszcze nie kupiliście, to jest przy takiej chatce, którą się generalnie kupuje. Musicie sobie zresztą kupić wszystkie chatki, bo one odblokowują fajne rzeczy w grze, także jeśli tego nie zrobiliście, koniecznie kupcie sobie. Ale jeśli jej nie macie, to pokazuję wam dokładną lokalizację tego miejsca na mapie i przy tym miejscu jest mural, no i tam robicie sobie zdjęcie i macie po temacie. Na tym etapie powinniście już chyba mieć wszystkie punkty do odebrania Lamborghini SVJ, ale jeśli nie macie, to zróbcie sobie jeszcze Horizon Story Drift Club, z którego zdobędziecie Forda Mach-E 1400 i możecie też zrobić sobie test nowego samochodu, jest to Ascari. Jest na samym końcu tej listy. Jak sobie to wykonacie, to też dostaniecie dodatkowe punkty. Po dwa dodatkowe punkty są za wykonanie Horizon Open. Musicie zdobyć 10 Clean Racing Skills. To są takie umiejętności czystej jazdy w Horizon Open.
Wystarczy, że pójdziecie sobie na wyścigi szosowe w trybie multiplayer i pojeździcie sobie i postarajcie się z niczym nie zderzać przez jakiś czas i te skille wam się nabiją. W przypadku drugiego Horizon Open musicie zwyczajnie ukończyć jakiś wyścig cross country, czyli taki przełajowy, w wyścigach customowych. To możecie sobie znaleźć w online, wchodzicie sobie w Horizon Open, tutaj macie custom racing i tam sobie, i tutaj sobie wybieracie cross country. Możecie sobie wybrać, tam chyba nie było restrykcji odnośnie klasy, ja tego jeszcze nie robiłem, powiem szczerze, nie miałem takiej potrzeby. Nie ma tutaj konkretnej klasy, także możecie sobie obojętnie jaką klasą pojechać cross country i powinno być spoko. I po wykonaniu tego wszystkiego będziecie mieli już sporo punktów. Jeszcze dodatkowo, jakbyście chcieli sobie swoje konto doładować dodatkowymi punktami, na przykład żeby upolować Forda GT40 w całej serii, no to moglibyście dodatkowo sobie zrobić Forzaton. Tutaj też po kolei wszystkie te wyzwania można sobie robić. Część z nich w ogóle robi mi się niezależnie od tego, ja w ogóle o tym nie myślę i nie zwracam na to uwagi, czasami mi się to samo robi, a czasami nie, więc czasami warto sobie to też wykonać. No ale po wykonaniu tego, co wam powiedziałem teraz na odcinku, możecie już odebrać sobie dwa nowe samochody. Jest to 650S Spider McLaren i oczywiście Aventador SVJ. Odbieramy dwa samochody i one w tym momencie powinny wylądować już w naszym garażu. I proszę bardzo, legendarny Aventador SVJ już pojawił się w moim ekwipunku, tak samo jak McLaren, ale McLaren mnie tak zbytnio nie obchodzi. Możemy sobie go wybrać i proszę bardzo, furka gotowa do jazdy. Także w ten sposób możecie sobie zdobyć samochód, który kosztuje 20 milionów albo i więcej. To za tyle kasy ten samochód schodził. No myślę, że teraz po tej playliście festiwalowej sporo osób go sobie odblokuje, także już on nie będzie takim smakowitym kąskiem na tych aukcjach, ale sam na niego długo polowałem i powiem wam, nie udało mi się go upolować, ale to głównie dlatego, że nie miałem wystarczającej ilości kasy, ale ostatnio udało mi się dobić powyżej 20 milionów, no i tak się składa, że akurat pojawiła się playlista festiwalowa z tymże samochodem. Wiecie, że nawet go w Fordzie Horizon 4 nie udało mi się zdobyć przez 3 lata, jak grałem w tamtą grę. Także Aventador SVJ pierwszy raz w Fordzie Horizon w moich rękach ever. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało takie wspólne przechodzenie playlisty festiwalowej. Trzymajcie się, na razie, cześć.